Pokażę Państwu, jak lamować na lamowniku A5. Jest prosty taki lamownik, on będzie najmniej nam tutaj stwarzał oporu w stosunku do lamówki. To jest śruba L918 NH1 do ciężkiego szycia. Musiała być zmieniona stopeczka na węższą, bo ta oryginalna jest dosyć szeroka. Tutaj jest węższa do igłowego transportu. To jest igłowy transport, czyli nam maszyna podaje. Mamy lamóweczkę. Wsuwamy ją tutaj tędy. Tu mamy taką szczelinkę, którą możemy sobie przepchnąć tą lamówkę do końca. Wyciągamy. Aż nam zacznie składać. Możemy sobie kawałeczek przeszyć, żeby nam to ładnie zwinęło. I teraz materiał wkładamy tutaj w tą szczelinę. Musimy, cały figiel polega na tym, aby ten materiał tutaj na tyle dopychać, żeby on ładnie poszedł razem z lamówką. Bardzo ważne jest, aby lamówka była ładnie równo skrojona na całą odpowiednią wielkość miała, żeby nie było jakichś zmian tej wielkości, bo wtedy te zmiany wielkości są widoczne na lamowanym materiale. Tu warto przytrzymywać sobie tą lamóweczkę troszeczkę prosto, żeby ładnie szła. I efekt mamy taki, że od lewej strony ta zakładka. Od lewej i prawej.